i witajcie w kolejnym odcinku wideo rankingów na wideotesty.pl. Dzisiaj przedstawimy Wam 5 najpopularniejszych i najlepszych smartfonów w przedziale cenowym od 1000 do 2000 zł, które jednocześnie mają atrakcyjny stosunek ceny do jakości i oferowanych możliwości. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam nieco odnaleźć się na rynku mobilnym przy zakupie smartfona. Zapraszamy! Motorola Moto X drugiej generacji to zeszłoroczny flagowiec, który dzisiaj oferuje wyjątkowe osiągi w bardzo niskiej cenie. Dość wspomnieć o 5,2-calowym ekranie AMOLED 1080p, 4-rdzeniowym procesorze 2,5 GHz oraz o kamerze, która nagrywa w 4K. Asus Zenfone 2 to kolejny świetny smartfon tajwańskiego producenta, który podbił serca użytkowników. Dlaczego? Wszystko za sprawą diabelskiej płynności, którą zawdzięcza obecności aż 4 GB pamięci RAM na pokładzie. Do tego dorzucamy ekran 5,5 cala, IPS 1080p z szerokimi kątami widzenia i wielką baterię 3000 mAh. Zdecydowanie najlepsze urządzenie w kwestii stosunku ceny do jakości. Zeszłoroczny, a zarazem ostatni flagowiec linii Lumia spod znaku firmy Nokia. Mimo to do dzisiaj ze względu na swoją cenę to idealne urządzenie, jeżeli ktoś szuka Windows Phone'a z wyższej półki. 5-calowy ekran AMOLED 1080p, 2 GB pamięci RAM oraz potężny aparat 20 megapikseli z optyką Carla Zeissa i nagrywanie w 4K to cechy świetnej Lumii 930. Mamy także coś dla osób, które nie przepadają za dużymi telefonami. Xperia Z3 Compact to jak na razie najlepszy smartfon w stosunku rozmiaru ekranu do wydajności. Dostajemy zaledwie 4,6-calowy ekran IPS, ale za to 4-rdzeniowy procesor 2,5 GHz, dokładnie taki sam jak w dużej Xperii Z3. Nie zabrakło także aparatu z matrycą o rozdzielczości 20,7 megapiksela i nagrywaniem w 4K. Na koniec najdroższy smartfon w naszym dzisiejszym zestawieniu. Motorola Nexus 6 ma jednocześnie największy ekran i najszybszy procesor. 6-calowy wyświetlacz IPS z rozdzielczością 2560x1440 pikseli zapewnia gęstość wyświetlania obrazu 493 pikseli na cal. Na dodatek najszybszy procesor w zestawieniu, czyli 4-rdzeniowy Cray 450 taktowany zegarem 2,7 GHz w połączeniu z czystym Androidem i 3 GB pamięci RAM zapewni najlepszą płynność i najprzyjemniejsze wrażenia skorzystania z zielonego robocika. Napiszcie w komentarzu, jaki telefon Waszym zdaniem najlepiej wypada pod względem stosunku ceny do oferowanych możliwości. Możecie także zostawić poniżej propozycje na inny rodzaj urządzeń, które przedstawimy w kolejnych rankingach w formie wideo. Zapraszamy Was także na stronę wideotesty.pl/ranking. Tam znajdziecie tekstowe rankingi produktów elektronicznych ze wszystkich kategorii, jakie możecie sobie tylko wymarzyć, wraz z wykresami popularności. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału po więcej takich filmów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!